Powiedz w skrócie, jak trafiłeś do Grudziądza, jak długo tutaj jesteś, czy pracujesz, gdzie mieszkasz, czy jesteś zadowolony w ogóle z tego? Trafiłem do Grudziądza dwa roki temu. Mieszkam tutaj długo, jest bardzo dobrze, szkoła Spinnaker mi się bardzo podoba, pracę mam. Planujesz wrócić do Ukrainy? Na dzisiejszy moment na pewno nie będę wracał do Ukrainy. I w sumie jesteś w Grudziądzu jak długo? Od początku wojny? Tak, od początku wojny. Tak. Mhm. I co na co dzień robisz? Pracujesz? Pracuję z Spinnakerem ochroniarzem. Ochroniarzem jesteś. Tak. I generalnie jesteś zadowolony? Bardzo jestem zadowolony pracą, osobami, które tutaj pracują, kierownictwem. Jest bardzo dobrze. Od kiedy jesteś w Grudziądzu? Już 2 lata jestem tutaj. I pracujesz? Ja pracuję ochroniarzem tutaj, bardzo zadowolony pracą. A i mieszkasz też w Grudziądzu? Jo, też mieszkam osobno. Dostawali mieszkania od Spinnakeru za darmo 1,5 lata, a teraz mieszkamy osobno. I generalnie to ty opłacasz mieszkanie, czy jak to wygląda? Mam tu rodziców, ojciec też tu ma pracę i pracujemy tutaj i wynajmujemy mieszkanie, nie? I zadowolony jesteś? Bardzo zadowolony. Kiedy planujesz wrócić do Ukrainy? Chyba nie planuję. Planuję się zostać tutaj, nie? Czyli zostajesz w Polsce? Tak, tak. A ubiegasz się o obywatelstwo polskie? Tak, chcę. To jak trafiłeś do Spinnakera? Kiedy się zaczęła wojna, to od Spinnakeru autobusy przyjechali pod granicę i wszystkich Ukraińców zabrali do Grudziądza. To powiedz jeszcze o swojej mamie, że też tutaj w Grudziądzu. Moja matka tu też mieszkała, ona jest chora i Spinnaker nadaje matce co miesiąc tabletki, nie? Trafiła do Grudziądza i do Spinnakera. Jak ja trafiła do Grudziądza, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, to ja uciekała z Ukrainy i najpierw trafiła do Warszawy. W Warszawie mieszkała w centrum uchodźców, gdzie w jednym pokoju było 120 dzieci i mamy. I wtedy tam mnie zaproponowali, żeby ja przyjechała tutaj, bo tu jest taka szkoła, która pomaga dzieciom niepełnosprawnym, która pomaga z mieszkaniem, no i może tu dzieci mogą chodzić do szkoły, uczyć i tak dalej. I tak z Warszawy trafiła do Grudziądza. A ma pani dziecko niepełnosprawne? Tak, ja mam dziecko niepełnosprawne, 5 lat. Moje dziecko tylko zaczęło tu chodzić i zaczęło chodzić w Spinnakerze, bo najpierw my chodzili się na rehabilitację, a wtedy zrobili już zabiegi i teraz chodzimy też tutaj na rehabilitację. A jak wyglądają warunki mieszkaniowe? Warunki mieszkaniowe wyglądają bardzo dobrze. My zawsze mieli bardzo dobrze mieszkania, mieli jedzenie. Kiedy mieli jakiś problem, to zawsze pani Iwona i pan Sebastian i wszyscy dyrektorzy nam pomagali. A jeszcze zapytam, bo czasami w sieci pojawiają się negatywne komentarze dotyczące Spinnakera. Jak to skomentujesz? Ale to negatywne komentarze pojawiają się u tych osób, które nie jest tutaj już w projekcie, tak? I to przez winy tych osób. I powiem tak, że ja jestem ze wschodu Ukrainy, ja ogólnie nie mam nic, bo w moim mieszkaniu mieszkają ruskie, tak? Moje miasto jest rozwalone i ja wiem, co to jest taka wojna. A powiedzieć o tych kobietach, które piszą takie komentarze, to ja powiem, że to ludzie, którzy nie rozumieją, co to jest wojna. My przyjechali tutaj przede wszystkim od wojny. My mamy bezpieczeństwo tutaj, mamy mieszkania, mamy pracę i tak dalej. A te osoby, które nie chcą pracować tutaj, nie chcą coś dawać swoim dzieciom, to Polska im też nie musi dawać. Każdy człowiek ma robić to samo. Ma pani córkę, tak? Tak. Ile ma lat? Ja mam córkę, ona ma 5 lat, ma na imię Kira. W październiku my mieli jeden zabieg i to był bardzo trudny zabieg. I ja powiem tak, że pani Iwona i wszystkie tutaj nawet rodzice i dzieci pomagali zbierać pieniądze na ten zabieg, bo to było bardzo drogo. A teraz już po zabiegu my mamy tutaj bardzo ładnych takich rehabilitantów, tak, jakie pomagają Kirze wstawać na nóżki. I jak przebiega leczenie? Już jest coraz lepiej? Tak, teraz już lepiej i lekarze powiedzieli, że wszystko będzie w porządku i tutaj rehabilitanty powiedzieli tak samo i my jesteśmy bardzo zadowoleni. Nazywam się Agnieszka Wilmanowicz, jestem pielęgniarką z tytułem magistra w placówkach Spinnaker. I
Bo pani nie jest z Ukrainy, tak? Nie, jestem Polką. Jest pani Polką i współpracuje pani z Ukraińcami, tak? Współpracuję, tak. Znaczy opiekuję się dziećmi w szkole i dorosłymi w ich miejscach zamieszkania. Jak pani ocenia współpracę z tymi Ukraińcami, którzy tutaj pracują? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie mam żadnych zastrzeżeń do współpracy. Myślę, że i oni są zadowoleni ze współpracy, tak jak ja jestem zadowolona z tej współpracy. A jak pani skomentuje negatywne informacje, które się pojawiają w sieci na temat Finnakera? Jest mi bardzo przykro jako pracownikowi, ponieważ miałam okazję opiekować się dzieckiem jednej z osób, które nas obraża. Było to dziecko z cukrzycą typu pierwszego. To jest choroba, która wymaga opieki pielęgniarki w szkole. Przybliżę, że terapię takiego dziecka prowadzi rodzic w porozumieniu z poradnią diabetologiczną, a pielęgniarka w szkole jest takim przedłużaniem ręki rodzica. Dziecko po pierwsze nie miało diety takiej dla diabetyka, ponieważ w swoim chlebaczku miało wszystko łącznie ze słodyczami. Ciężko było zapanować nad tymi poziomami cukrów, a niestety w momencie, kiedy były jakieś wahania, ja też miałam jako pielęgniarka utrudniony kontakt z panią, ponieważ... Czyli to rodzice nie współpracowali podczas leczenia? No ta współpraca była, ale nie mogę powiedzieć, że była efektywna. Mam kilkoro dzieci z cukrzycą pod opieką i to są dzieci, które... No rodzice muszą być po prostu w kontakcie z pielęgniarką czy z wychowawcą. Tutaj wielokrotnie, gdy te cukry wahały się, ja wiedząc, że ta pani jest roszczeniową osobą, bałam się jakichkolwiek kroków sama poczynić. I też tak jak mówię, to rodzic decyduje, ile insuliny podać, jak zareagować, oprócz takich spraw życia i śmierci. No i tutaj no, miałam duże problemy, żeby skontaktować się z panią, żeby podjąć odpowiednie decyzje terapeutyczne i wielokrotnie byłam skazana na to, aby zrobić to sama. Mhm. Czyli wynika z tego, że ta pani się mści, bo została stąd wyrzucona, czy jak to wygląda? No tak na to wychodzi. No to wychodzi. Podczas mojej współpracy z nią akurat do mojej pracy nie miała żadnych obiekcji, a ja nigdy nie odważyłam się, aby powiedzieć pani, że tak nie powinna wyglądać współpraca z kimś, kto opiekuje się jej dzieckiem podczas pobytu w placówce. Miałam okazję też opiekować się osobami przewlekle chorymi w jednym z domów, w domu pięciopokojowym. Było umieszczonych kilka osób, które wymagały specjalistycznych usług pielęgniarskich. To znaczy z ranami przewlekłymi, takimi ranami, które wymagały codziennej zmiany opatrunków, dostarczania, wożenia na wizyty specjalistyczne, też jakieś konsultacje na co dzień na temat stanu zdrowia, oględziny ciała w profilaktyce odleżyn. Także to wszystko też tutaj placówki Spinnaker zapewniały i ja wykonywałam takie zabiegi. Nazywam się Jacek Czudny. Pracuję w Spinnakerze jako nauczyciel matematyki i fizyki. W zeszłym roku byłem opiekunem wycieczki do Gdyni. Na tej wycieczce zadziało się tak, że Jana napadła na jedną z uczestniczek wycieczki. To znaczy wyglądało to w ten sposób, że w drodze powrotnej, już nie pamiętam o co chodziło, był jakiś poślizg czasowy. Część grupy chciała jechać wcześniej, część grupy chciała jechać później. Chcieliśmy pogodzić. Efektem tego było to, że jedna z pań, która była uczestniczką wycieczki, pokazała mi zakrwawiony kciuk i powiedziała, że została napadnięta przez Janę. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. To sytuacja taka trochę dla mnie inna. Myślałem, inność kulturowa, o co chodzi. Nie zareagowałem na to w ogóle. Wydawało mi się, że to jest problem wewnątrz grupy ukraińskiej. Palec został opatrzony, o ile pamiętam.
No to jakaś przyczyna było tego ataku? Z tego co pamiętam, przyczyną było to, że Janina była osobą, która nie podobało się to, że kontaktowaliśmy się między sobą przez Messengera i Janinie na grupie, grupa była otwarta, każdy mógł pisać. Janinie nie podobało się to, że jedna z pań napisała coś, co nie przypadło do gustu. Ja byłem szokowany, byłem zdziwiony. Podchodzi do mnie kobieta i mówi: ja zostałam napadnięta przez Janinę. To wydawało mi się, że no, te kobiety trzeba otoczyć opieką, że są jakimś gronem zamkniętym, że się doskonale rozumieją. A jak pan ocenia te negatywne komentarze, które ona w tej chwili wypisuje w mediach społecznościowych? No, to trudno ocenić, trudno to skomentować, no to nie wiem. To jest jakaś forma zemsty, czy jak pan to ocenia? Żeby się mścić, to trzeba mieć się za co mścić. No ale kiedyś ta pani tutaj była otoczona opieką i ta sytuacja się zmieniła, to znaczy... Ja nie potrafię tego wytłumaczyć, to znaczy jeśli mógłbym to tłumaczyć jako psycholog amator, zwykła ludzka, niczym niepodyktowana zawiść o sympatię, o jakieś powodzenie, sukcesy życiowe. Taka zwykła ludzka zawiść, niczym niepodyktowana. Mam na imię Marina Dziak. Pracuję w Spinakerze jako pomoc nauczyciela z dziećmi już ponad 2 lata. Czyli przyjechała pani do Grudziądza po wybuchu wojny, tak? Jak, w jakich okolicznościach, jak to się wydarzyło? Tak to stało, że sama jestem z Kijowa i ujechała z dziećmi do Ternopola, ale tu była moja koleżanka, kuma, bardzo bliska dla mnie osoba. I ona zaprosiła mnie do Spinakera, że tu bardzo fajne miejsce dla dzieci. I oczywiście, że ja pojechała, bo dzieci to najważniejsze. Ja by została, może by tam w Kijowie. Ale ja jechała autobusem i pan kierowca ze Spinakera mnie z autobusu, ну, забрал нас з дітьми з автобусу і не доїхали ми до Варшави, і одразу приїхали ми до Спінакера. І почалося якесь чудо, бо я не знала, що на тиле люди можуть дати таку допомогу, увагу, троски таким. І, ну, одразу почалося так, що і дуже їдзення, дуже там гігієнічне, ну, все, постіль, все, і мешкання, і школа, діти, ну, так швидко ми ну, дякуючи Спінакеру, навіть можна запам'ятати о тій війні. Діти живуть тут повноцінним життям. А діти в якому віку? Мам цурку 8 і 10 років. I chodzą tutaj do szkoły, tak? Chodzą tutaj do szkoły, tak. U mnie tu, pod bokiem i wszystko pracuje, w porządku. Pani pracuje i wszystko jest okej. Okay. Moje życie bardzo się zmieniło. Ja w ogóle inną mam profesję, ale no co, nie jest złe, nawet bardzo fajnie. Ja już nawet nie ujawiam się coś innego, bo praca z dziećmi to trzeba lubić dzieci. I jak pani ocenia negatywne opinie, które się pojawiają na temat Spinakera? No, pisze te opinie pani, która też pochodzi z Ukrainy. No tak, no też wyszło tak, musieli my wszystko tak poznajomić się, tam, ale ja słyszałam, że te pani, o które chodzi, oni robili prowokacje i tam skąd oni są. To co można jeszcze czekać od nich? Nic takiego, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Oni kłamią, to jest prowokacja i wszystko, co my czytamy, na przykład z koleżankami, mamy szok, bo to nieprawda. Mhm. To jest nieprawda.
Pani się przedstawi, pani jest z Ukrainy? Tak, i z Kijowa. Aelita Konopliowa, niepełnosprawny wnuk, 9 lat, Sawczenko Darii. I pracuje pani tutaj? Trochę, pracowała nie teraz. A co dostaje pani od spinakera? Mieszkanie? Jak to wygląda? To może poproszę pani Lilię podmocić. No, gawalicie, jak to tłumaczę. Во время войны, в чаще войны, оказаться в кругу друзей, оказаться в кренгу приятелей, не просто в размещении, который помог не только в умещении, помещении, но еще и окружил больного ребенка, который опроч того окружил детско опеку, реабилитации, рехабилитацию, которая есть потребна. Помог в медицинских, юридических вопросах. Помог в справах правных и личничьих для внука. То я считаю это радостно. А внук или малад? 9. 9 лет. И ходит туда до школы? Так, с радостью, счастьем. С радостью ходит. Летит. З радостю леті до школи, з радостю і щастя. Бо у пані Івони, пана Себастіна, дуже свята, дуже тут так праздників інтересно. Дуже імпреси, дуже робить для дітей і якісь святочні дні, і дітка ходить з дуже радостю. В Києві тільки бомби. Сирена. В Киеве только бомбы и дзвінкі сирен. Високі ціни, стреси для дітей. Стрес. А здесь праздник. Високі ціни і стреси, а ту є для дітей свято, і не тільки для дітей. Планує пані вернутися до України? Зараз ні, бо у мене дуже складна ситуація. З цурком, з родичами, мама, отець, то зараз не вірю. Наразі не планую вернутися, бо є скомплікована ситуація з родичами і з цурком. Ну, і наразі планую залишитися тут. Ну, наприклад, цурка зараз в Афінах, в Греції, там нема пані Івони і пана Себастіна, там нема реабілітації, там дуже дорого все, і цурка не може організувати, не може цурка в цій хвилі знайдується в Афінах, і там нема реабілітації, так і якби дар АДХД дитячому, який достає тут, і попросту вони не бачать цієї ситуації, щоб попросту виїхали. Попросту сідали і реабілітувати дитячка. Ja panią zapytam, na pewno pani słyszała o negatywnych komentarzach na temat spinakera. Tak, jak pani to skomentuje? Powiem tak, wśród Ukraińców całego Grudziądza i całej Polski spotykam bardzo dużo Ukraińców, którym pomagam. Prowadzę strony nie tylko u nas w Grudziądzu, ale i w innych miastach. Pomagam Ukraińcom wszystkim, nie tylko Ukraińcom i Czeczenom i Gruzinom i innym narodowościom i po prostu oburzona, że są takie kilka Ukrainek, które po prostu robią pod górkę tej firmy Spinakier, która naprawdę wykłada się całkowicie i pomaga i robimy wszystko ponad siły czasami, tak? І робимо все, що можемо. І дві такі пані, може трохи більше навіть, якщо може, ну кілька, пишуть негативні такі опінії, які попросту, то не є правда. То не є правда, кожен о тим віє, ходжу десь там, відомо, що то є таємниця Поля Шанель, всі все розмовляю о тим, але то є неправда і не можемо успокоїти тих пані. І, według мене, не повинні так заховуватися, бо роблю проблеми для своїх колежанок, для своїх родачок, для своїх краянок. І, напевно, нема на то моєї згоди. І нема згоди цілого спінакера на то. Бо ми, я теж, я як волонтаріуш, віємо, коли їх привозили, віємо, що зробили ми для них, так? Не тільки я, ну, передовсім спінакер. І тому немає такої нашої згоди, щоб такі речі були попросту мовлені. І зробимо все, щоб ті пані перестали вже робити всіх себе, передусім і колежанкам нашим українкам, так, і нам. Окей, дякую. Я мама Індіали Сашенка. Працює пані в спінакері? Працювала, а зараз не працює. І мешка пані в Грудзьонзу? Мешка в Грудзьонзу, має сина з неповносправністю і синок ходить до школи, отримує рехабілітацію в спінакері. Як пані оцінює співпрацю зі спінакером? От початку все
дуже отримали допомогу з їдженнями і з ліками для дітей. І приїхали ми, одразу синок захворів і допомогли з лікарем. Ну і вигуля, тяжко з дівчаком неповносправним і праці знайшли. А син мало? 12. Ходить до школи, має опіку, має вичечки, має реабілітацію. Завжди з яким проблемом прийшли до школи або до пані Вони, пана Себастьяна на ЗСПУ Спінакежа, завжди обоєнтна, як і питання, навіть питання мови. Було тяжко порозумітися. Помагали во всьому. Во всьому. Не було такого, в чому відмовили. W sieci pojawiają się negatywne komentarze na temat Spinakera. Pisze te komentarze jedna z pani rodaczek. Jak pani to ocenia? Bardzo przykro, bo mają być wdzięczni za pomoc, za kryszu nad głowy w czas taki ciężki, w czas takiej wojny nasi chłopacy walczą i bardzo nie przykro i to wstyd taki. Chciałam dodać, co przyjechali my do Spinakerza dokładnie dlatego, co Janina mówiła, co w Spinakerze mają Ukraińcy bardzo dużo pomocy z mieszkaniami, z dzieciakami niepełnosprawnymi, mają rehabilitację, integracyjna szkoła. Dlatego i pojechali do Spinakerza, dokładnie do Spinakerza. Czyli to Janina wam poleciła ten ośrodek? Tak, co wszystko... Co sami w Spinakerze mają dużo pomocy Ukraińcy. Danielewska Violeta. Pracuje pani w Spinakerze? Tak. Mieszka pani w Grudziądzu? Mieszkam poza Grudziądzem. I czym pani się zajmuje tutaj w Spinakerze? W Spinakerze jestem dyrektorem niepublicznego integracyjnego żłobka Urwis. Czyli małe dzieci są pod pani opieką, tak? Tak. A co może pani powiedzieć na temat negatywnych komentarzy, które pojawiają się w sieci na temat Spinakera? Znaczy, jest to na pewno nieprawdą, ponieważ my wszyscy pracujący w Spinakerze oddaliśmy tak naprawdę swoje serce i dużo pracy włożyliśmy w to, żeby osoby, które w tamtym momencie potrzebowały osoby pomocy, czuły się u nas po prostu jak w drugim domu. Nawiązując do negatywnych komentarzy, które są kierowane do Spinakera, chciałam powiedzieć o sytuacji, że Janina podczas wydawania cotygodniowych paczek żywnościowych obraziła moją osobę w wiadomości tekstowej do pani Iwony Majorkę. Było to związane z sytuacją, że Janinie nie podobał się twarożek, który po prostu otrzymała w tej paczce. A nadmienię, że wszystkie paczki i też dla Janiny były przygotowywane specjalnie, ponieważ córka otrzymywała żywność bez laktozy. W tej wiadomości tekstowej co tam takiego było? W wiadomości tekstowej, cytując i dosłownie, nazwała moją osobę suką. Dzień dobry, mam na imię Fatima Ahmada, ja z Komory. I mieszkasz w Grudziądzu? I ja mieszkam w Grudziądzu. I pracujesz tutaj? Ja pracuję w Spinakerze. I co robisz? W pracy? Ja jestem nauczycielem angielskiego, języka angielskiego. I jak oceniasz współpracę ze Spinakerem? Podoba ci się praca tutaj? Ja bardzo podobałam pracę tutaj i mam bardzo pomoc tutaj. Rodzice Majorki, oni pomagają bardzo dużo. A jak znalazłaś się w Grudziądzu? Ja byłam studentką w Ukrainie, a pojechałam tutaj, bo była taka wojna. A ten rodzice Majorki, oni zabierali mnie w domu. Mieszkałam tam tyle miesięcy, a później oni szukali inne mieszkania. Ja tam mieszkam teraz bezopłatnie, a oni oddali wszystko, jak chcą. Oni bardzo pomagali mnie. Czyli jesteś zadowolona ze współpracy? Tak.
Ja jestem Tatiana Budko. I pracuje Pani w Spinakerze? Pracuję. I mieszka też Pani tutaj w Grudziądzu? W Grudziądzu. Jak Pani ocenia pracę tutaj w tej Super. Placówce? Super. Ja już więcej niż 2 lata tutaj pracuję, od samego początku. Ja przyjechała do Polski 5 marca, 6 marca Pani Iwona mnie odebrała. To była sobota o 9 rano i z bursy. Zakwartyrowała i 8 marca już była w pracy. I cały czas pracuję w jednym miejscu i jeszcze nie zwolniała się, nigdzie nie idę. I zadowolona jest Pani? Oczywiście. A jak Pani ocenia te negatywne komentarze, które się pojawiają? Bardzo źle. To jest po prostu kłamstwo. Że jedna, że druga zna po prostu kłamstwo. Zna Pani to? Oczywiście znam. Jak Pani to ocenia? No a jak ja mogę ocenić? No to jest... No prosto kłamstwo. Oni kłamią, bo czegoś nie dostali, potrzebowali no, więcej wszystkiego. Oni nie chcieli ni jedna, ni druga pracować. Oni myślają, że jeżeli w naszym kraju, w Ukrainie jest wojna, to wszystkim światem jest winny. Mm-hmm. Oni nie chcieli jakoś tam pracować, żeby swoich dzieci zabezpieczyć, żeby coś jakoś, no wszystko sami ogarniali. Oni nie potrzebowali sami ogarniać. Oni, pani Iwona mała ogarniać, tam jeszcze ktoś. Ich nie obchodziło, że tam ktoś coś ma, ktoś nie ma. Я одразу, пані Івона, коли ми перший раз споткалися, вона мене спросила, ми в самоході їхали, вона спросила, що ти будеш робити далі? Я мовлю, працю шукати, бо я мам тройку дітей, мам хвору маму, то є моя родина, то є ну, мій проблем. Не можу там хтось з Польщі або ще з кого-то кормити мою родину, там чухи давати, то все, бо я є там діти своїх. І для того, з самого початку я працювала з Півроку я була в програмі у пані Івони, а втеді попросту ну, я вийшла з програми не за те, щоб мені було зле, а попросту ну, я мусила це зробити. Бо їй можна сидіти на всіх плечах у всіх людей. Зараз заробляє пані власні пеніонзи і за ті пеніонзи ще пані утримує в Польщі? Очевидно, я все саме отримую. Отримую мешкання своє, їдзення своїм дітям, чухи купую, все саме. Вже правильно це 2 роки вже так.